14. Olimpiada informatyczna juniorów, zawody pierwszego stopnia, tura otwarta, zadanie basen. Z treści zadania wiemy, że Bajtek wybrał się na basen ze swoim nowym smartwatchem. Zegarek Bajtka zapamiętuje odległość chłopca od lewego startowego brzegu basenu. Niestety okazało się, że zegarek jest zepsuty i po wyjściu z basenu Bajtek odczytał z niego tylko niektóre pomiary. Mamy określić, ile minimalnie długości basenów bajtek przepłynął. Na początku uprośćmy trochę sytuację i załóżmy, że bajtek płynie w równym tempie i nie zatrzymuje się. Zauważmy, że gdyby zegarek bajtka z odpowiednią regularnością mierzył i poprawnie zapisywał, ile jest metrów od lewego startowego brzegu basenu, to pomiary tworzyłyby na zmianę ciąg rosnący i malejący. Na przykład, gdyby długość basenu wynosiła 5 metrów, to pomiary wyglądałyby następująco: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2 i tak dalej. Płynąc od lewego brzegu, nasze odległości rosną, a gdy wracamy, maleją i tak na zmianę. Zegarek jest jednak wybrakowany i niektórych pomiarów brakuje. Dodatkowo bajtek mógł się zatrzymywać, dlatego niektóre pomiary mogą się powtarzać. Zauważmy, że na podstawie takich wybrakowanych pomiarów nie jesteśmy w stanie określić dokładnej liczby przepłyniętych basenów, gdyż bajtek mógł przepłynąć kilka długości basenu między dwoma kolejnymi pomiarami. Dlatego dla podanych pomiarów mamy wyznaczyć minimalną liczbę przepłyniętych basenów. Jeżeli zależy nam na minimalnej liczbie basenów, to dopóki wyniki pomiarów będą rosły, będziemy przyjmować, że bajtek cały czas płynie od brzegu startowego w ramach tej samej długości basenu. Analogicznie, dopóki wyniki pomiarów będą malały, możemy uznać, że bajtek cały czas płynie w stronę brzegu startowego. Inaczej mówiąc, dopóki pomiary rosną, przyjmujemy, że bajtek nie zawrócił i płynie ciągle w tym samym kierunku i tak samo, kiedy liczby cały czas maleją, nie zawrócił i ciągle płynie w stronę tego samego brzegu. Tak więc liczba przepłyniętych minimalnie basenów musi się zwiększyć o jeden jedynie wtedy, gdy kolejne pomiary zmieniają się z rosnących na malejące lub odwrotnie. I to jest pomysł na to, jak program będzie wyznaczał minimalną liczbę przepłyniętych basenów. To podejście ma też dodatkową zaletę: komputer wykona bardzo mało obliczeń. Tabele z pomiarami smartwatcha przejdzie tylko raz. Sprawdźmy, jak nasz pomysł będzie działał na danych testowych podanych w zadaniu. Mamy 7 pomiarów o wartościach 3, 7, 11, 11, 6, 2 i 4. Najpierw wyjaśnijmy, jakie konsekwencje mają powtarzające się obok siebie wartości. W przykładzie 11 i 11. Powtarzająca się liczba może oznaczać, że odległość bajtka od brzegu została zmierzona kolejny raz, kiedy przepływał on któryś z kolejnych basenów. Ale może też oznaczać, że się zatrzymał, żeby odpocząć, a zegarek dokonał kolejnego pomiaru, zanim bajtek ruszył dalej. Ponieważ chcemy wyznaczyć minimalną liczbę długości basenów, jakie przepłynął bajtek, więc przyjmiemy, że sąsiadujące identyczne wartości oznaczają, że bajtek się zatrzymał. Z punktu widzenia obliczeń zmienia to tylko tyle, że będziemy sprawdzać, czy ciąg liczb jest rosnący lub stały. Wtedy bajtek płynie w stronę od brzegu startowego. Taki ciąg będziemy dalej nazywać po prostu rosnącym. Albo czy ciąg jest malejący lub stały. Będziemy go po prostu nazywać malejącym. Wtedy bajtek płynie w stronę do brzegu startowego. Pierwsze cztery pomiary, 3, 7, 11, 11, dają nam ciąg rosnący, czyli bajtek płynie cały czas od startowego brzegu basenu. Liczba przepłyniętych basenów to 1. Kolejny pomiar, 6, jest mniejszy od poprzedniego, od 11, czyli mamy zmianę ciągu z rosnącego na malejący. Na tej podstawie wiemy, że bajtek musiał zawrócić. Zatem liczba przepłyniętych długości basenów zwiększa się o 1 i wynosi 2. Kolejne dwa pomiary, 6 i 2, tworzą ciąg malejący. Bajtek płynie do brzegu startowego w ramach drugiej długości basenu. Po wartości 2 mamy czwórkę, czyli ciąg zmienia się z malejącego na rosnący. Bajtek znów musiał zawrócić. Zatem liczba przepłyniętych długości basenów zwiększa się z 2 do 3. I taka jest końcowa odpowiedź. Bajtek przepłynął co najmniej trzy baseny. Ogólnie wynik to liczba zmian ciągu z rosnącego na malejący lub odwrotnie plus jeden. Ta jedynka to pierwsza przepłynięta długość basenu. Moglibyśmy jeszcze wziąć pod uwagę przypadek taki, że bajtek wszedł do wody i od razu wyszedł, a zegarek rejestrował same zera. Wtedy wynikiem będzie zero przepłyniętych długości basenu. Jednak takiego testu nie będzie. Nie jest więc ważne, jak zachowa się program dla takich danych. Możemy też założyć, tak jak jest to powiedziane w opisie wejścia, w treści zadania, że przynajmniej jeden z wyników pomiarów jest różny od zera. Wtedy wiadomo, że bajtek przepłynął przynajmniej jeden basen, bo zaczyna i kończy przy brzegu i wynik będzie większy od zera. Zastanówmy się teraz, ile operacji nasz program potrzebuje, żeby obliczyć wynik. Każdy pomiar przeanalizujemy jeden raz, sprawdzając, czy dla niego ciąg jest rosnący, czy też malejący. Dlatego wykonamy tyle operacji, ile jest podanych na wejście pomiarów, w najgorszym wypadku milion. Program, który piszemy startując w olimpiadzie informatycznej juniorów, może wykonać maksymalnie między 10 do 6 a 10 do 8 operacji, aby zmieścił się w limicie czasowym. Szacowane 10 do 6 operacji dla omówionego podejścia idealnie mieści się w oczekiwaniach olimpiady. Milion operacji, które wykonujemy w tym zadaniu, to bardzo mało dla komputera i program wykona się w mgnieniu oka. Co prawda, operacja operacji nie równa, ale zwykle, jeśli ze zgrubnych obliczeń wynika, że mieścimy się w kilkudziesięciu milionach operacji, to prawie na pewno mieścimy się w limicie czasu olimpiady informatycznej. W praktyce informatycy pomagają w wielu zagadnieniach podobnych do problemu zepsutego smartwatcha bajtka. Na przykład przy analizie archiwalnych dokumentów, łamaniu szyfrów czy przy badaniu zachowania społeczeństw. We wszystkich tych problemach nie mamy pełnej informacji, a musimy określić możliwe wartości, podać dane statystyczne czy przewidzieć przyszłe zachowania. Teraz omówimy wzorcowy kod C++ zadania basen. Na początku dołączamy niezbędne biblioteki C oraz informujemy C, że będziemy korzystać ze standardowej przestrzeni nazw. Te dwie linijki umieszczamy zawsze we wszystkich programach Olimpiady Informatycznej. Funkcja main to ta część kodu C, która będzie uruchomiona przez system operacyjny, jak na przykład Windows czy Linux. Te trzy linijki przyspieszają wczytywanie i wypisywanie dużej liczby danych w C poprzez wyłączenie synchronizacji. Pamiętajmy, że musimy wczytać nawet milion pomiarów zegarka Bajtka. Te trzy linijki również umieszczamy zawsze w każdym zadaniu Olimpiady Informatycznej. Przechodzimy do sekcji, w której definiujemy zmienne wykorzystywane przez program. Zmienna liczba pomiarów przechowuje informację, ile pomiarów zarejestrował zegarek Bajtka. Zmienna rosnący mówi nam, czy bajtek płynie aktualnie od brzegu startowego, wówczas ciąg pomiarów jest rosnący i zmienna ma wartość true, czy też bajtek płynie w stronę brzegu startowego i zmienna rosnący ma wartość false, co oznacza, że ciąg jest aktualnie malejący. W trakcie analizy pomiarów zegarka musimy wiedzieć, czy ciąg ma nadal ten sam charakter. Na przykład, czy nadal pozostaje rosnący, i dlatego będziemy pamiętać dwie ostatnie wartości pomiarów smartwatcha zmiennych poprzedni pomiar oraz aktualny pomiar. Zmienna wynik pamięta, ile minimalnych basenów bytek przepłynął na podstawie dotychczas przeanalizowanych danych. Wprowadzamy też zmienną pomocniczą i, e, która pozwoli nam przechodzić w pętli po wszystkich pomiarach smartwatcha. Najpierw nasz program wczytuje liczbę wszystkich pomiarów smartwatcha Bajtka. Następnie ustawiamy początkowe wartości zmiennych. Kiedy Bajtek wszedł do wody, to zakładamy, że na pewno przepłynie przynajmniej jedną długość basenu oraz że zacznie płynąć od brzegu startowego. Zatem nasz ciąg będzie najpierw rosnący. Wczytujemy pierwszą wartość z zegarka Bajtka. Inicjujemy zmienną poprzedni pomiar. W pętli Przeanalizujemy wszystkie pomiary zegarka, począwszy od drugiego. Pierwszy pomiar już wczytaliśmy. Zliczymy minimalną liczbę długości basenów przepłyniętych przez bajtka jako liczbę koniecznych zmian ciągu z rosnącego na malejący lub odwrotnie. Podczas każdego przebiegu pętli najpierw wczytujemy aktualny pomiar zegarka bajtka. Jeżeli do tej pory oddalaliśmy się od brzegu startowego, ciąg był rosnący, a aktualny pomiar jest mniejszy od poprzedniego, to znaczy, że mamy zmianę ciągu z rosnącego na malejący, czyli Bajtek zawrócił. Zatem dodajemy nową długość basenu do wyniku i zmieniamy kierunek płynięcia z rosnący na malejący. Analogicznie, jeżeli do tej pory Bajtek zbliżał się do brzegu startowego, ciąg był malejący, a nowy pomiar jest większy od poprzedniego, to znaczy, że mamy zmianę ciągu zmalejący na rosnący. Czyli bajtek zawrócił. Zatem dodajemy nową długość basenu do wyniku i zmieniamy kierunek płynięcia zmalejący na rosnący. Na końcu aktualny pomiar staje się poprzednim dla kolejnego przebiegu pętli. Po zakończeniu pętli, czyli po przeanalizowaniu wszystkich pomiarów zegarka, wypisujemy liczbę. Minimalnie przepłyniętych basenów przez bajtka, czyli liczbę koniecznych zmian charakteru ciągu plus jeden. Na ekranie widzicie kod C programu basen z komentarzami. Do dobrych praktyk należy komentowanie kodu, tak by łatwo można było wrócić do niego w przyszłości. Kto i dlaczego miałby wracać do raz już napisanego programu? Pisząc duże aplikacje, na przykład grę czy aplikację bankową, ciągle ją ulepszamy. W grze dodajemy dodatkowe możliwości postaciom, w aplikacji bankowej dodajemy nowe funkcje użytkownikom. Ale my również możemy chcieć wrócić kiedyś do kodu zadania basen, na przykład, żeby sprawdzić, jakiego użyliśmy algorytmu, by dostosować kod do innego języka programowania, albo żeby poprawić nasz algorytm. Dlatego nie żałuj kilku sekund i komentuj swój kod. Jeśli coś mamy robić, to róbmy to dobrze.